Piotr Relich, PCH24TV. Witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Paweł Mumro, Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam, cześć. Zanim przejdziemy jednak do tematu naszej rozmowy, pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą Państwo w opisie tego filmu. Panie Pawle, albo też Pawle, ponieważ znamy się, jesteśmy kolegami, zadłużamy się w nieprawdopodobnym tempie. Tego w zasadzie będzie dotyczyć nasza rozmowa. Według takich szacunków, czy według definicji unijnych, przez 6 lat obecna ekipa, dług publiczny podczas rządów obecnej ekipy wzrósł około 518 miliardów złotych. Dodatkowo sytuację pogorszył koronakryzys, z którym też walczono za pomocą kredytów. Tymczasem rząd namawia nas do kolejnych kredytów. Tutaj można wspomnieć chociażby Polski Ład. Zupełnie nie przejmuje się tymi statystykami. No i nadal opracowuje takie ambitne plany socjalne polegające na rozdawnictwie publicznym. I takie moje pytanie, czym kończy się partycypowanie w takim systemie? Serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie do programu i za możliwość podzielenia się swoimi opiniami. Które to opinie i też odpowiedź, której postaram Ci się udzielić na to pytanie, są opiniami nie tyle ekonomisty, bo ja nie mam wykształcenia ekonomicznego, nie sygnuję tych opinii żaden tytuł magistra czy profesora ekonomii, tylko są spojrzeniem z perspektywy politologa i też drobnego, mikro, malutkiego inwestora indywidualnego. Czyli osoby, która i we własnym interesie, i też z zamiłowania po prostu śledzi trendy rynkowe, śledzi sytuację na rynkach, czy na giełdach, czy na rynkach surowcowych, czy w gospodarce, w zatrudnieniu. To, co się na bieżąco nam komunikuje publicznie i też opinie, które padają w związku z tą sytuacją, coraz ciekawszą, szczęście, nieszczęście sytuacją. Wspomniałeś o zadłużeniu. W sensie długu publicznym, który no jest taką bardzo popularną wartością, jako rozumiany jako całość zadłużenia państwa na dany moment i też jeżeli procentowo w relacji do PKB. I to jest niewątpliwie problem, który narasta i on narasta od dawna, bo tak naprawdę nie byliśmy jako Polska w stanie na przestrzeni 30 lat odkąd mierzymy ten dług publiczny w trzeciej RP, wyhamować przyrostu tego długu. No, były takie momenty, kiedy to zadłużanie się zatrzymywało w miejscu, no, jakieś tam delikatne spadki były, ale zaraz chwilę później, kolejny rok budżetowy czy kolejne lata, problem wracał. No właśnie, jaka może być perspektywa politologa już tak powiem, osoby zainteresowanej finansami? To jest problem, który narasta, ale nie sam jako pojedynczy problem. W sensie ja widzę i taką tezę stawiam, że mamy zagrożenia, które z kilku różnych stron całości życia gospodarczego napływają, nawarstwiają się i największym zagrożeniem jest ich kumulacja. Jeżeli one by się przerodziły w kryzysy, a o tym może zdążymy powiedzieć, jest coraz bliżej, coraz bardziej prawdopodobne, to kumulacja kilku kryzysów, nie tylko kryzysów sektora finansów publicznych, bo to jest jakby jeden bardzo ważny i często w mediach poruszany temat, ale też w innych obszarach, w obszarze demografii, społeczeństwa, w obszarze na przykład polityki monetarnej, w obszarze rządzenia, polityki w sensie zarządzania państwem, procesów decyzyjnych. Wyobraźmy sobie, że mamy cztery kryzysy, które nie wiem, w jednym roku, w jednym momencie nam się kumulują i co się wtedy stanie? Jak ta katastrofa będzie wyglądać? Może być taki moment w przyszłości, gdzie po prostu te kryzysy się skumulują i nie będzie można ich niejako zamieść pod dywan czy zignorować. Tak, są w ostatnim czasie, a szczególnie po lutym, po marcu 2020 roku, takie pojedyncze sygnały, które mnożą się w różnych, właśnie w kilku różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, nie tylko w zarządzaniu samym budżetem państwa, czy nie tylko, nie wiem, na rynkach kapitałowych, ale tu, tam, tych takich ostrzegawczych sygnałów jest coraz więcej
I one niewątpliwie no, dostarczają niepokoju i dostarczają zupełnie innej refleksji niż to, co oficjalnie się mówi w mediach, że wychodzimy z kryzysu, wzrost gospodarczy powróci, bo mieliśmy ogromny spadek w zeszłym roku. Dominuje to narracja, doskonale wyszliśmy z pandemii. Coraz wyższa średnia płaca, coraz wyższa minimalna, bo rząd podwyższy minimalną, coraz lepiej będzie. No nie, obawiam się. Że nie będzie coraz lepiej, że będzie albo coraz gorzej i będzie jakoś to zarządzane, te problemy będą kanalizowane w ten sposób, że no metodą gotowanej żaby po troszku będziemy odczuwać to w naszych portfelach, w naszej sytuacji, w rodzinach, w naszych firmach, dużych, małych, wszędzie, gdzie się poruszamy finansowo, będziemy te problemy odczuwać, albo właśnie dojdzie do takiej kumulacji, że nastąpi katastrofa. I to większa niż kryzys lat 2008-2009, bo on dotyczył po prostu sektora finansów, zaczął się od sektora bankowego i przeszedł na sektor finansów publicznych. A tu mamy dużo więcej obszarów, gdzie może dojść do takiego wielosektorowego kryzysu, z którym politycy sobie nie poradzą. I gdzie ty widzisz te zagrożenia? Właśnie. Możemy tak naprawdę wyróżnić cztery potencjalne kryzysy, co do których jest blisko, albo nawet bardzo blisko. Ponieważ to jest zagadnienie bardzo skomplikowane, ani też sam nie czuję się na siłach szczegółowo je omówić, więc będę bardziej mówił generalnie. Przygotowałem parę takich wykresów, parę takich statystyk, które jakby są prostym potwierdzeniem tych wniosków, o których powiemy. Natomiast w sposób generalny i ogólny, ujmując te zagrożenia, które są przed nami i uważam, że są coraz bardziej realne, pochyliłem się nad tym w jednym takim artykule, który w magazynie Polonia Christiana, akurat w najnowszym 80. numerze, został opublikowany. Szaleństwo, które stało się metodą. Taki jest tytuł artykułu. Szaleństwo, które stało się metodą. Polecam serdecznie, bo to taki mały blok ekonomiczny. Tam jest jeszcze artykuł też Tomasza Cukiernika. Więc na przykładzie pewnych konkretnych wydarzeń z wiosny tego roku, niedawnych, nakreśliłem ten scenariusz, który no z każdym miesiącem niestety powoli zaczyna się spełniać, czy powiedzmy z każdym kwartałem. Więc teraz streszczając, cztery kryzysy, które potencjalnie zagrażają i nam, w sensie obywatelom, Polakom, Polkom i państwu polskiemu, w sensie właśnie budżetów i sektora finansów publicznych. To jest tak, kryzys samych finansów publicznych, to jest kryzys kolejny, demograficzny, społeczno-demograficzny, wynikający z tego, że obecne nasze społeczeństwo nie jest tym społeczeństwem, które było 10 lat temu, a za kolejne 5-10 lat będzie jeszcze bardziej i myślę, że z jeszcze większą dynamiką przekształcone, inne, no, niż obecnie. I to też wywoła oddzielny kryzys, który może się połączyć z kryzysem finansów publicznych. Jeżeli, nie daj Boże, jeszcze na to nam się nałoży kryzys polityki monetarnej albo nawet kryzys całego systemu finansowo-monetarnego, walutowego, do którego może dojść, patrząc na to, jak coraz dziwniej zachowuje się i rynek walutowy i no i to, co, o czym też zaraz powiemy pewnie, co widzimy na półkach sklepowych, w cenach, w inflacji. To może być trzecia płaszczyzna, która nawet w tym samym czasie może się nam nałożyć i do tego jeszcze może wyniknąć coś takiego jak, co wynikało wielokrotnie, szczególnie wrażliwe na to są właśnie te demokracje liberalne, te takie demokracje przedstawicielskie, te systemy polityczne czy ustroje, w których rzekomo wola ludu ma decydować o kształcie rządów, o partii, która rządzi, czy koalicji i tak dalej, czy tam o prezydencie, jeżeli mamy ustrój prezydencki, czy półprezydencki, prezydent z rządem. Kryzys właśnie rządzenia, w sensie zarządzania procesu decyzyjnego i zarządzania budżetowego, który, i tu na to też są przykłady, może zaowocować rozpadem systemu partyjnego. Czyli to, co obecnie widzimy jako układ, że mamy, prawda, nawet w sondażach po kolei PiS, tam Ruch Szymona Hołowni, Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska, Konfederacja, PSL,
stara dość partia, długo obecna lewica, która się ciągle transformuje, coraz bardziej radykalizuje, ale umówmy się, że w jakiejś linii to jest to SLD od lat 90. To wszystko może się wywrócić na naszych oczach i jest wielko niewiadomo wtedy, co się stanie i przede wszystkim, czy ci, którzy zastąpią obecnie rządzących, będą w stanie rządzić. W sensie podejmować jakieś decyzje, od których zależą losy milionów Polaków. Jeśli możemy na chwilę wrócić do tego kryzysu finansów publicznych, ponieważ takim pewnym najczęściej spotykanym probierzem, miernikiem, zmienną, która mówi o kondycji danej gospodarki, jest tak zwana dynamika PKB, czy też wzrost gospodarczy. I wzrost gospodarczy w Polsce w zeszłym roku dosięgnął na minusie niespotykanego poziomu. To było tak naprawdę ogromne tąpnięcie gospodarcze, którego być może większość Polaków tak mocno nie odczuła, jak na przykład w 90 roku, co nie zmienia faktu, że ono nastąpiło i to nie zmienia faktu, że też konsekwencje tego możemy odczuć później. Produkt krajowy brutto tak naprawdę poza 2020 rokiem on rósł w Polsce i tu jako kraj byliśmy chwaleni, że na tle, co tu dużo mówić, bardzo słabej ekonomicznie, makroekonomicznie Unii Europejskiej się wyróżniał, ale on był tak najczęściej rocznie w przedziale 2-5, czasem 5,5%, między 2 i 5,5% to był wzrost gospodarczy w Polsce. No i nagle mamy, prawda, załamanie minus 7, minus 8, jest wstępny szacunek za zeszły rok i produktem krajowym brutto nie bezpośrednio, ale mocno wiąże się tak zwane pojęcie deficytu budżetowego, czyli ile w budżecie państwa brakuje pieniędzy, by zapewnić wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane. Mamy przychody, mamy wydatki i brakło nam. W normalnej rzeczywistości to idziemy do pracy, dorabiamy, bierzemy kredyt czy coś kombinujemy, natomiast rząd sobie planuje budżety z deficytami. Nie każdy rząd, bo Niemcy się już od kilku lat, mieli raz tam niedawno, ale generalnie budżet niemiecki był już kilkukrotnie budżetem bez deficytu, ale przypomnijmy, że nasz budżet na rok 2020, w cudzysłowie pandemiczny, miał być właśnie pierwszym od 30 lat, jak to propaganda rządowa trąbiła, budżetem bez deficytu. A tu nagle COVID-19 i... 85 miliardów deficytu, 85 miliardów pieniędzy, które rząd skądś musi wziąć, prawda? Skądś musi je wziąć, a więc je najczęściej pożycza. Najczęściej emituje papiery dłużne, za które sprzedaje, później musi odkupić, prawda? I za te pieniądze realizuje budżet, a budżet stanowią w coraz większym stopniu, w coraz większym procencie tak zwane sztywne wydatki, czyli na przykład obietnice wyborcze zamienione na jakieś zasiłki, stałe wypłaty, renty, emerytury, bo to wszystko idzie z budżetu, na to nie ma żadnych innych pieniędzy. Wydatki na obronność, wydatki na administrację, na transport, na wszystko, ponieważ rząd się we wszystko niemalże chce angażować i niestety kryzys, który został wywołany, ten lockdown, który władze same wywołały, jeszcze bardziej poszerzył pole oddziaływania instytucji rządowych. Więc mieliśmy te 85, wedle szacunków za zeszły rok, miliardów deficytu, czyli rekord, tak? I jeżeli na przykład weźmiemy, ponieważ jest jeszcze jedna sprawa. Za rządów Platformy się to odbywało, za rządów PiSu raz mniej, raz bardziej, na mniejszą, większą skalę, ale deficyt budżetowy państwa to nie jest całość długów, jakie państwo zaciąga, ponieważ poza deficytem, a nawet poza długiem publicznym pewne wydatki są ukrywane. Jest tak zwany na przykład Fundusz Rezerwy Demograficznej. Są takie fundusze, agendy pararządowe, pozarządowe, które rząd tworzy i one emitują dług, ale nie wlicza się ten dług do tego głównego wskaźnika. Więc mamy na przykład coś takiego jak saldo sektora rządowego i samorządowego w Polsce. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Bardzo krótko o tym powiedzmy, bo jeżeli weźmiemy procentowo to saldo w odniesieniu do PKB, bo wzrost PKB też przytoczyliśmy w procentach, między 2 a 5, czasem się zdarzały lepsze lata, kiedy było 6-7%, to jak popatrzymy na wykresy tego salda właśnie procentowo w odniesieniu do PKB, tego zadłużenia co roku, całego sektora rządowego i samorządowego w Polsce, to najczęściej było to między 3 a 6, nawet 7%. Czyli
to, co jakby wypracowywał jako nadwyżkę przeciętny Polak, Polka pracująca, jako gospodarka cała, umówmy się, wypracowywaliśmy, no to to było brane na kredyt, na tyle samo się procentowo w relacji do PKB państwo polskie zadłużało. I długi sektora rządowego, samorządowego, te wszystkie długi, nikt ich nie każe nam spłacać dziś ani jutro. One będą wiadomo, natomiast one muszą być obsługiwane. I obsługa zadłużenia z kolei, no to jest, to są odsetki, to jest obsługa tych długów, emisji, obligacji, kredytów zagranicznych, krajowych, wszystkich tych instrumentów polityki fiskalnej, które rząd zaciąga. I ta obsługa kosztuje. W pewnym momencie w budżecie państwa przekraczała 40 miliardów rocznie sama obsługa długów. Wyobraźmy sobie, co można zrobić za 40 miliardów. No bardzo wiele. Zresztą rząd na takie kwoty, na większe kwoty, różne obietnice wyborcze pod nazwą programów uchwala, prezentuje, pokazuje, więc to są kwoty ogromne. I jeśli sobie popatrzymy na dwa jeszcze takie wykresy, na stopy procentowe, bo od nich bardzo mocno zależy, chociaż to nie jest jedyny wyznacznik, to jest bardziej skomplikowane, ale od nich mocno zależy to, na jaki procent rząd w naszym imieniu się pożycza i dokłada, finansuje ten deficyt, to podstawowe stopy procentowe w Polsce były obniżane w 15 roku i najbardziej w 20 roku praktycznie do zera, bo mamy 0,10 stopa referencyjna, 0,10% w tym momencie. I tak jak prezes NBP, profesor Glapiński mówi, ona nie będzie, Rada Polityki Pieniężnej, no nie planuje zmieniać tego skrajnie niskiego poziomu stóp. Tak samo za oceanem, warto tu porównać czy te wskaźniki, o których już mówiliśmy, czy te wskaźniki stóp procentowych do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nasi decydenci, nasi politycy, którzy Polską rządzą, szczególnie w kwestiach polityki monetarnej, ale też w kwestiach polityki fiskalnej, po prostu się na Amerykanach wzorują. I te też skutki negatywne, różne właśnie sygnały, które coraz bardziej niepokojące zaczynają napływać, one do nas napływają jako po prostu rykoszet czy odzwierciedlenie tego, co się dzieje w Stanach. Stany Zjednoczone też praktycznie wyzerowały stopy. Też praktycznie tam polityka monetarna, no nie mają manewru. Nie trzyma je Fed, czyli Rezerwa Federalna, odpowiednik naszego NBP, naszej Rady Polityki Pieniężnej też dodajmy. Trzyma je na tym poziomie jeszcze do tego stosuje wiele innych instrumentów. Więc skoro mamy skrajnie niskie stopy procentowe, no to wychodzi na to, że jaki jest problem, halo, siedzą tu panowie i dyskutują o zadłużaniu Polski, Polaków, ale na bardzo niski procent, no bo te stopy są niskie. Ale realne odzwierciedlenie tego, na ile rząd nas zadłuża, to jest właśnie kolejny wykres, czyli rentowność obligacji, czyli bony skarbowe, obligacje, które są emitowane, to są bardzo różne papiery, na przykład na 2 lata, na 4 lata, na 10 lat. Najpopularniejsze chyba w świecie finansów, na całym świecie są te dziesięciolatki i one też są często, ich poziom rentowności jest wyznacznikiem różnych trendów, które się dzieją w gospodarce. I co możemy zaobserwować na wykresie, jak zobaczymy na przykład na polskie czterolatki, ale na dziesięciolatkach zobaczymy to samo. Pomimo tego, że od marca 2020 mamy prawie że zerowe stopy procentowe, to w tym roku, i to jest taki już bardzo czytelny sygnał alarmowy, nasze papiery dłużne, nasze obligacje skarbowe bardzo mocno uderzyły do góry. Bardzo mocno uderzyły do góry, do poziomu czterolatki przekraczającego 1% i to jest taki trend, że bez problemu może 1,5-2% osiągnąć w ciągu kilku dni, tygodni. Ponieważ jest to bardzo mocny trend wzrostowy. One, tak jak teraz rozmawiamy, może w ostatnich dniach wyhamowały, ale patrząc na przykład kwartalnie, to jest niezwykle niepokojący sygnał, że przy tak niskich kosztach produkcji i generowania długu, jednak ta wiarygodność, bo to też o to tutaj chodzi, państwa polskiego cierpi i jest problem z utrzymaniem tych obligacji. Więc to jest ten kryzys finansów publicznych. Już zacząłem zahaczać przy okazji o ten kryzys, o ten problem, potencjalny kryzys polityki monetarnej, ponieważ Narodowy Bank Polski jest niezwykle aktywny.
jest niezwykle aktywny, bardzo dużo działa, bardzo dużo robi. Pytanie, czy robi dobrego, czy szkód dla przeciętnego Polaka, bo to już jest moim zdaniem pytanie do dyskusji. No właśnie, jak na tą sytuację wpłynie polityka Narodowego Banku Polskiego, który przecież jest graczem w całej tej rozgrywce? Jest coraz większym graczem. Ja tylko przypomnę, był ktoś taki kiedyś jak wicepremier, minister finansów, profesor Leszek Balcerowicz, który gdy został szefem NBP, mówił, że do polityki fiskalnej, do tego zarządzania budżetem państwa, bank centralny mieszać się nie może. Więc jeżeli uważa, że ze względu na przykład na zagrożenie inflacją, że ludzie zaczną masowo ubożeć, bo inflacja skoczy, trzeba na przykład podnosić stopy, to one będą podnoszone. I z tym oczywiście można dyskutować, czy to jest słuszny, czy tak stanowczy i jak to niektórzy mówią, jastrzębi pogląd na to jest słuszny. Ale zapomnijmy w ogóle o Balcerowiczu, bo to, co robi NBP Glapińskiego i Rada Polityki Pieniężnej, no Piotrku, jeżeli oni na początku 20 roku uznali, że budżet idzie na całość, zaciąga długi na, tam nawet była mowa o ponad 100 miliardach pierwotnie, zaciąga długi na 100 miliardów i będzie wspierał, pompował gospodarkę, no bo posadzono nas wszystkich do domów, przedsiębiorców, firmy, pracowników, instytucje różne posadzono do domu, niemalże pod przymusem, no bo była praca zdalna, jedni mogli pracować, inni nie, ale całe branże były zamknięte i to tak... No, że do takich scen dochodziło, że jak ktoś chciał prowadzić biznes, no to sanepid, policja, no jeszcze tylko wojska tam brakowało, aresztowanie kas fiskalnych. Rząd tutaj był bardzo skrupulatny. Tak. I co zrobił NBP, bo o nim mówimy, co zrobił Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej? No, obniżyli te stopy i mało tego, rozpoczęli program skupu, znowu wzorując się na Amerykanach, program skupu z rynku wtórnego, po prostu z rynku. Obligacji, głównie tych, które rząd emituje. Czyli rząd emituje dług, a NBP ten dług kupuje. I to trwa cały czas. To miało być tymczasowe rozwiązanie wprowadzone na ten rzekomo najtrudniejszy okres zeszłego roku, czy tam do końca zeszłego roku. Później mówiono do wiosny tego roku. Ale nie. To jest cały czas w grze i tak jak sprawdzałem nawet przed naszą rozmową, w kwietniu NBP dokonał operacji otwartego rynku, czyli zakupu tych aktywów na 11 miliardów złotych, w maju na ponad 10 miliardów złotych. I tak co miesiąc. Po kilka sesji nawet w miesiącu idą na zakupy, no ale skąd biorą pieniądze? Ktoś zaraz ja pierwszy co on zapytał, to skąd NBP ma pieniądze? No właśnie. No z powietrza, którym oddychamy niemalże. No NBP po prostu zwiększa sumę bilansową. No wyobraźmy sobie, to jest tak abstrakcyjne, że aż niemożliwe do wyobrażenia, że otwierasz sobie swoje konto bankowe, logujesz się tam, no i klikasz tam, gdzie masz na przykład konto, jest powiedzmy jakieś 5 tysięcy na koncie i klikasz edytuj, sobie dopisujesz 25 tysięcy. Zapisz, wyłączasz komputer i idziesz na zakupy, płacisz kartą podpiętą do tego rachunku i używasz tych 25 tysięcy. No więc co wolno wojewodzie, no ale no właśnie, tak. Czy to ma jakieś to musi mieć jakieś konsekwencje. Oczywiście nie musi być od razu konsekwencji, że te każdego miesiąca 10 miliardów wpływa bezpośrednio na inflację, ponieważ obligacje są kupowane, to nie są oczywiście wszystkie też obligacje, które rząd emituje, tylko jakaś ich część. Na co to na pewno wpływa? Na ten poziom rentowności. No przecież bank centralny w ten sposób sztucznie obniża rentowność, czyli te obligacje powinny być nie po 1 czy 2, a może po 3-5% już w tym momencie. Natomiast sztucznie to zostało obniżone, no i znowu, ktoś, kto może powie, że jest patriotą, a ja nim nie jestem, powie, no ale dzięki temu budżet jest ratowany. No ale dobrze, no ale skoro budżet jest ratowany, bo będą mniejsze koszty obsługi długu, mniejsze zadłużenie, no bo tańsze obligacje, rentowność i tak dalej, no ale co się dzieje z tymi pieniędzmi? No bo rząd sprzedaje te obligacje i co robi z tymi pieniędzmi? No ładuje je w budżet i wydaje je na to, co jest w budżecie zapisane. A więc na przykład na budowy mostów dróg, czyli ktoś, kto buduje na kontrakcie, pewnie duża jakaś firma, płaci swojemu podwykonawcy. Podwykonawca płaci swoim pracownikom, a oni biorą wypłatę tam z bankomatu czy skądś, idą do sklepu i robią za to zakupy. Za te pieniądze, które tak naprawdę były wykreowane z niczego. Tak. I w ten sposób wygenerowano inflację. Jeśli możemy jeszcze pokazać ten wykres inflacyjny, no to się dopiero obawiam zaczyna, bo 4, 5, nawet
10%, niektórzy mówią, ekonomiści, tu trzeba byłoby po prostu zrobić ankietę wśród ekonomistów. Niedawno mieliśmy informację, że niemal najwyższa w Unii Europejskiej inflacja właśnie dotyczyła Polski, bodaj Węgry nas prześcignęły, to jakoś było miesiąc temu, no teraz już może być nawet gorzej. Tak, a jak wyjdziemy poza Unię, no to Stany prześcigają nas, bo w Stanach Zjednoczonych już znacznie przebija 5% inflacja i teraz znowu, bo mówimy o inflacji oficjalnej, która jest definiowana, jest specjalny koszyk dóbr, usług i jest w ten sposób mierzona. Natomiast są też niezależne odczyty. W Stanach, tam w Stanach Zjednoczonych są bardzo duże zastrzeżenia do oficjalnych rządowych pomiarów inflacji i na przykład jest coś takiego jak Chaput Index, który niezależnie mierzy koszyk bodajże, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, 500 towarów, usług, takich najpopularniejszych. I Chaput Index zawsze pokazywał, że prawie dwa razy wyższa jest realna inflacja niż ta, o której rząd mówi. Jak było 3-3,5%, to Chaput Index pokazywał 7. Teraz pewnie przebija już 10. I obawiam się, że u nas może być podobnie. Obawiam się, że u nas może być podobnie, że tak naprawdę my nie mówimy o 5% w tym obecie, tylko o 7, 8 i tak dalej. No i co to jest na przykład 10%? No, że w ciągu 5 lat wszystko jest droższe o połowę. Wszystko jest droższe o połowę, ale... No jeżeli... Widzimy to na półkach sklepowych, to dotyczy każdego z nas, my to możemy zaobserwować. To są już dane nie tylko w statystykach gdzieś tam, które możemy sobie gdzieś tam wygooglać czy ściągnąć ze stron rządowych, ale my to widzimy realnie, wyjmując pieniądze, płacąc dokładnie za usługi. Więc ten kryzys został, przepraszam, tak, bo został nam jeszcze jeden kryzys, o którym chciałem powiedzieć pokrótce. O którym też na portalu pch24.pl można często przeczytać, bo jest to sprawa, którą nasza redakcja śledzi. Kryzys społeczno-demograficzny. Tak, oczywiście. Miałem dokładnie o to samo zapytać. No przecież nic tak nie wpływa na ekonomię, jak właśnie demografia. Więc no, tu mamy poważny problem. No, o tym trąbią nasi rządzący już od niedawna. Pojawiają się raz co po raz nowe jakieś pomysły rządowe dotyczące rozwiązania tego problemu. Ostatnio premier Morawiecki z kolejnym programem tutaj wystąpił. No, nie jest dobrze. Dokładnie. Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na wykres bezrobocia, czyli liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia w Polsce, to jest ten wskaźnik, którym rządy poprzednie od dłuższego czasu się chwaliły, że ograniczamy bezrobocie, to bezrobocie jest coraz mniejsze, coraz mniej osób zgłasza się i rejestruje jako poszukujący pracę. Więc wydaje się, że wszystko jest dobrze, że społeczno-demograficzne aspekty zasilają, a nie osłabiają gospodarkę, ale moim zdaniem nic błędnego, ponieważ jeżeli cały czas spada na bezrobocie, a popatrzymy sobie na przykład na coś, co też GUS oficjalnie publikuje, współczynnik aktywności zawodowej albo liczbę osób aktywnych zawodowo, to się bierze od powyżej 15 roku życia w górę, to tak naprawdę te dane się od wielu lat nie zmieniają i jest ten współczynnik, bo on jest procentowo wyrażany, utrzymuje się między 55 a 56, maksymalnie 56,5%. Czyli ograniczono bezrobocie, ale ludzie nie poszli do pracy. Nie ma nadwyżki zatrudnienia. No gdzie są te ogromne inwestycje, gdzie są te ogromne nakłady i prywatne, i państwowe, bo tu państwo coraz większą rolę chce w inwestycjach odgrywać. Gdzie to wszystko jest, skoro ten współczynnik jest cały czas na żenującym poziomie, jeszcze bardzo spadł w 2020 roku, teraz się podniósł, ale znowu do tych 56%. No więc właśnie, więc mamy tu problem dzietności, czyli tych osób, brzydko mówiąc, w wieku produkcyjnym, które decydują się na potomstwo, które mają dzieci, które zakładają rodziny. I tu jest zapaść totalna, to nie ma w ogóle o czym mówić. Żadne programy 500+, czy tam wsparcie, no nie działają, bo oddziałowuje coś innego. Ciężko to na twardych liczbach pokazać, tak jak na wykresach pokazujemy, ale jest to bardzo mocno odczuwalne. Widać to na przykład w różnych badaniach, jeżeli chodzi o poglądy polityczne osób młodych, osób wchodzących w dorosłość, szczególnie w tych segmentach 18-24 lata, 25-34 i tak dalej. Ta młodzież, która teraz jest w szkołach i już niestety część z niej, która trochę starsza, która już wyszła ze szkół, weszła na rynek pracy, bardzo duży jej odsetek to są ludzie kulturowo, społecznie ukształtowani w sposób ultra roszczeniowy
niechętny, jeżeli chodzi o rozwój, o wyznaczanie sobie ambitnych celów. No, ale też poświęcenie, niechętni tak. do podejmowania ryzyka. Niechętni do podejmowania ryzyka, niechętni do zakładania rodzin i o bardzo lewicowych poglądach, takich radykalnie lewicowych. I to jest coraz większy odsetek, jeżeli chodzi o młodzież. W niektórych badaniach nawet do 50% dochodzący. I ci ludzie w najlepszym wypadku jako ścieżkę kariery obierają sobie wejście do korporacji, przyjęcie się gdzieś do pracy w korporacji i awans w tak zwanym wyścigu szczurów. Okupiony tak naprawdę życiem osobistym i... No i właśnie, i tą decyzją, której nie ma coraz częściej o potomstwie, o podjęciu jakiegoś ryzyka i o osiągnięciu czegoś w życiu, poza byciem kolejnym numerkiem PESEL w statystyce rządowego systemu. Więc ten kryzys narasta, też nie widać za bardzo dróg do jego rozwiązania, poza tym, co robią organizacje pozarządowe, środowiska pozarządowe, też nieskromnie mówiąc, takie jak nasze, poza edukowaniem, poza promowaniem pewnych wzorców kulturowych. Jeden z tygodników na okładce niedawno dał wywiad z ministrem Czarnkiem, określając go jako kontrrewolucja w edukacji w szkole, ale coś, co jest tak naprawdę zapowiedzią, co jest dopiero preludium do pewnej reformy, też jakie skutki ona naprawdę wywrze, do czego zostanie, do jakiego finału zostanie doprowadzony, co zostanie uchwalone, wejdzie do systemu edukacji, jakby nie patrzeć państwowego. Mi się osobiście niezbyt to podoba, że państwo musi mieć swoją łapę położoną na edukacji, a ta prywatna edukacja, już nie mówiąc o domowej, jest zupełnie zmarginalizowana. Więc ten kryzys społeczno-demograficzny, on będzie narastał wraz z coraz gorszymi statystykami urodzeń, z coraz większymi problemami, jeżeli chodzi właśnie o rynek pracy, o strukturę zatrudnienia, bo to się wszystko ze sobą zazębia. Mówiliśmy o polityce makroekonomicznej, mówiliśmy o polityce walutowej, o działaniach Narodowego Banku Polskiego. I one tak naprawdę bardzo mocno sprzyjają, te działania, rozwojowi dużych korporacji, państwowych firm, a coraz bardziej, i to widać w Polskim Ładzie już szczególnie, coraz bardziej komplikują perspektywę rozwoju małych biznesów, firm jednoosobowych, mikroprzedsiębiorców, małych firm, kilkunastoosobowych. Jeżeli nagle opodatkowanie w ramach firmy dochodu wzrasta, skacze nagle na 28%, i ci ludzie otwarcie mówią, przedsiębiorcy, że część biznesów po prostu nie będzie się opłacać, albo to wszystko będzie przerzucane no właśnie, na inflację, na ceny dóbr, usług. Jeszcze bardziej to będzie napędzało. Więc widzimy, w jak takiej wielkiej galarecie naczyń połączonych się znaleźliśmy i jak wiele problemów na nas uderza. Oczywiście nie teraz, nie za miesiąc, może nawet nie za rok, ale w perspektywie 2, 5, 10 lat. 2 latami ktoś się może jeszcze przejmuje, bo wybory są, ale czy ktoś na szczytach władzy się przejmuje tym, co będzie za 5-10 lat? No właśnie, z tym pytaniem chyba zostaniemy. Tak, z tym pytaniem chyba zostawimy państwu. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli tutaj odpowiedź na ten przez ciebie zarysowany niezwykle skomplikowany problem. Bardzo dziękuję za tą analizę. Moim państwa gościem był dziękuję. Dr Paweł Momro, Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.